Czy warto robić badania krwi? W moim poprzednim filmie, w którym tłumaczyłem Wam, że idealne wyniki krwi wcale nie muszą znaczyć o tym, że jesteście idealnie zdrowi, wiele osób tak naprawdę skomentowało ten film i potwierdziło dokładnie to, co powiedziałem. Wasze historie są, no niestety, bardzo smutne i dramatyczne, jednak faktycznie tak jest. Możesz mieć idealne wyniki krwi i tydzień potem niestety umrzeć albo zachorować na ciężką chorobę, więc o niczym to nie świadczy. Jednak wiele osób pytało, czy w takim razie w ogóle jest sens robić badania krwi, czy w ogóle jest sens robić jakiekolwiek badania, ewentualnie jakie badania warto by było zrobić. I słuchajcie, to nie jest tak, że ja kwestionuję w ogóle robienie badań. To, że tłumaczę Wam, że idealne wyniki nie znaczą o idealnym zdrowiu, to jest jedno, ale to, że warto czasami zrobić badania, żeby dowiedzieć się, z czym jest w naszym organizmie problem, to drugie. Ja tego absolutnie nie kwestionuję i uważam, że jeżeli macie jakieś kłopoty zdrowotne, macie jakieś objawy i chcielibyście się dowiedzieć, z czym jest problem, to warto zrobić podstawowe badania, żeby się tego dowiedzieć. To, czy potem będziecie się leczyć u lekarza, czy poszukacie jakiegoś naturoterapeuty, to jest druga rzecz. Natomiast jeżeli chodzi o samą diagnostykę, to medycyna ogólnie daje radę. Bardzo dużo rzeczy potrafi odkryć. Jeżeli macie podwyższone TSH, to już wiecie, że macie problem z tarczycą. Chociaż może być tak, że wyniki będą idealne, a macie na przykład nadczynność albo niedoczynność, na co wskazują Wam na przykład objawy Waszego ciała. A w wynikach wyszło, że wszystko super. Czasami też się tak zdarza. No trudno, nie wszystko da się idealnie zbadać, przewidzieć, ale bardzo często jest tak, że w wynikach jednak wychodzi jakiś problem, pokazuje nam to, że powinniśmy zacząć już nad czymś pracować. Badając krew na przykład możecie się dowiedzieć, że macie problem z cukrzycą typu drugiego lub z cukrzycą typu pierwszego. Takie badania Wam to pokażą. I to już jest dla Was jakiś sygnał, że coś należy z tym zrobić. Tak więc jest wiele badań, które można by było robić. Ja tego absolutnie nie kwestionuję. Nie mówię Wam, żebyście nie chodzili się badać, ponieważ osobiście sam w pracy z moimi pacjentami polegam bardzo często właśnie na diagnozie lekarskiej. Ktoś przychodzi do mnie ze zdiagnozowanym na przykład Hashimoto, przychodzi ze zdiagnozowaną cukrzycą, albo jest zdiagnozowana marskość wątroby, albo problemy nerek, albo nie wiem, choroba Crohna, cokolwiek tak naprawdę. Więc ja też bazuję na takich diagnozach i nie wypieram tego absolutnie. Jakby wiecie, to, że wyniki krwi idealne nie znaczą o idealnym zdrowiu, to jest jedno. Ale oczywiście uważam, że jak najbardziej powinniście się zbadać, jeżeli macie jakiś problem i się już boicie, że coś generalnie może z Waszym zdrowiem być nie tak. Lepiej dmuchać na zimne, lepiej stosować profilaktykę, aniżeli potem już, jak będzie za późno, się martwić. Także spokojnie, ja nie kwestionuję badań lekarskich.